Cześć. W dzisiejszym odcinku recenzja licznika rowerowego GPS Sigma ROX 11. Sprawdzimy zawartość pudełka. Sprawdzimy licznik w terenie. Oraz porównamy odczyty z licznika oraz Endomondo. A więc tak, Sigma ROX 11 występuje w dwóch wersjach w sprzedaży, czyli licznik solo, bez zewnętrznych czujników, oraz licznik z czujnikami zewnętrznymi w postaci czujnika pulsu, kadencji, prędkości. Więc tak, zobaczymy, co zawiera pudełko. Więc tak, mamy dwa gniazda identyczne, montażowe do licznika, dwie podkładki gumowe, opaski zaciskowe, przewód USB do ładowania oraz do komunikacji z komputerem. Więc tak, sam licznik wygląda tak. Nie różni się on wizualnie niczym od wersji 7. No może poza napisem i kolorem tych przycisków tutaj, opisem tych przycisków. W ROX-ie 7 one są po prostu czarne. W czarnej wersji kolorystycznej licznika. Z tyłu znajduje się gniazdo do ładowania oraz do komunikacji. Licznik jest rozkręcany, czyli najprawdopodobniej da się w nim wymienić akumulator, co jest bardzo fajną opcją. Z boku mamy dwa przyciski, z prawej strony start i plus. Z lewej strony stop i minus. Licznik załączamy przyciskiem start. Jesteśmy w terenie. Zrobimy krótką prezentację licznika. Mam tu już wybrany tryb jazdy MTB. A więc mamy sygnał GPS aktywny. To jest ekran główny, podstawowy, na którym wyświetlana jest prędkość, wysokość, przewyższenie, dystans i czas treningu. Tyle już mamy przejechane. Przyciskiem plus zmieniamy ekran, na którym mamy aktualną prędkość, dystans przejechany i wykres przewyższenia. Tak to wygląda. Następnie dystans przejechany całkowity i ekran główny. Spróbujemy przejechać kawałek. Zobaczymy, co nam tu pokaże. Thank you.
Tutaj mamy czujnik połączony z licznikiem i z Endomondo. Porównam prędkość i tętno aktualne. 179 uderzeń na minutę jest na Endomondo. Prędkość aktualna 22, na liczniku też 22.